Dzień dobry. Jesteśmy w tę piękną, słoneczną pogodę zaproszeni do wypowiedzi o przyszłej, miejmy nadzieję, senatorce pani Katarzynie Łaniewskiej, która będzie startowała z okręgu 44 w Warszawie i mamy nadzieję, że właśnie na nią zechcecie państwo głosować. My ją znamy jako koleżankę z pracy. Osobę, która nigdy się nie poddaje, jest całkowicie oddana sprawie, której w danym momencie się poświęca. Życzliwa, kompetentna, lojalna, uczciwa, cierpliwa, nawet wtedy, kiedy to się zupełnie nie opłaca. Jest taki aspekt, który jest bardzo istotny właśnie w wyborze pani Katarzyny Łaniewskiej, to olbrzymie doświadczenie działania życiowe, zawodowe, społeczne, które ona będzie potrafiła wykorzystać, przekuć na te dobre sprawy, którymi mamy nadzieję i wierzymy, że będzie się zajmować właśnie w Senacie. My wierzymy i mamy nadzieję, że będą to też sprawy dotyczące kultury, kultury polskiej, która nam jest bliska. Mamy nadzieję, że zarówno dzieci, które tak bardzo którymi się tak bardzo opiekowała zawsze i opiekuje w czasie wykonywania ról zawodowych, rodziny tych dzieci będą również głosowały na panią Katarzynę Łaniewską. Tę rolę, która otrzyma, nie jest rolą zawodową, jest to rola społeczna, którą z całą pewnością wykona tak, jak potrafi najlepiej. Zachęcamy państwa do głosowania w okręgu numer 44 na panią Katarzynę Łaniewską. Zachęcali Ewa Domańska i Piotr Bajor.